cukrzyca typu drugiego, okiem X. Czyli dlaczego można z niej wyjść? Kochani, z rozrzewnieniem wspominam niejedną rozmowę, którą słyszałem u diabetologa. Z rozrzewnieniem wspominam niejedną wypowiedź cukrzyka pod gabinetem diabetologa. Bardzo powszechny jest taki pogląd. Dlaczego ten lekarz chce mi odebrać ostatnią przyjemność w moim życiu? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ten lekarz nie przepisze mi po prostu normalnego lekarstwa, żebym ja mógł normalnie wrócić do życia? Odpowiadam, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to informuję, że to ostry błąd dietetyczny, czyli nierozsądne zachowania w życiu spowodowały, że masz cukrzycę. A to, że masz cukrzycę, to powinieneś podziękować swojemu organizmowi, bądź się broni przed tym, żebyś go nie zabił tym, co jesz. I twój organizm nie akceptuje twojego tłumaczenia, że ty nie wiesz, co masz robić. Tak jak w sądzie. Nie możesz się tłumaczyć nieznajomością prawa. Tak samo nie możesz się tłumaczyć, że ty nie wiedziałeś, że pączki, które są takie pyszne, nie są zdrowe i nie są dla ciebie. I ty nie możesz się tłumaczyć tym, że ty nie wiedziałeś, że ta beczka piwa, która jest taka pyszna, jest bez znaczenia. Twój organizm, żeby przeżyć, zrobił coś najmądrzejszego, co mógł. Wyłączył możliwość dopychania do komórek tego, co im ty podajesz. To był jedyny sposób, żebyś jeszcze żył, i dlatego masz cukrzycę, i dlatego możesz się jej wyzbyć. Wystarczy.